Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Prawo Starego Przymierza było prawem regulującym stosunki społeczne w sposób sprawiedliwy. Pośród innych ludów żyjących w sąsiedztwie Izraela, naród wybrany wyróżniał się sprawiedliwym prawem. Oko za oko i ząb za ząb jest zasadą sprawiedliwej odpłaty. Warto pamiętać, że przykazanie to ograniczało chęć zemsty. Jezus idzie jeszcze krok dalej. Nie wystarczy odrzucić chęć zemsty, aby budować sprawiedliwość i pokój na świecie. Trzeba uczynić więcej. Trzeba przebaczać. To właśnie przebaczania Jezus chce nas dzisiaj nauczyć. Dawania więcej niż sprawiedliwość. Dawania miłosierdzia. Miłosierdzie jest drugim imieniem Boga. Nie stoi ono w sprzeczności ze sprawiedliwością, ale ją przekracza. Bóg jest jednocześnie i sprawiedliwy, i miłosierny. Bóg jest sprawiedliwy przede wszystkim dla tych, którzy oczekują sprawiedliwości. Jest równocześnie miłosierny, ale przede wszystkim dla tych, którzy miłosierdzie okazują innym. Słowa Jezusa: nie stawajcie oporu złu, mogą budzić w nas opór i lęk. Jak można tolerować zło wyświadczane nam i naszym bliźnim? Jak można nie sprzeciwiać się złu? Można, jeśli zmieni się perspektywę patrzenia, jeśli zgodzimy się na większe dobro za cenę biernego przyjmowania niesprawiedliwości. Czy to tylko jakiś ludzki wymysł, utopia, której nie da się wprowadzić w życie? Jezus własnym życiem pokazał, że da się tak postępować. Przyjął na siebie niesprawiedliwość świata i grzech, nasz grzech. Zgładził śmiercią własną. Zgoda na doświadczenie zła i niestawianie oporu złu ma w życiu Jezusa wymiar ekspiacyjny. Tego wymiaru tak bardzo potrzeba dzisiaj także nam.